dwudziestolecie, to znaczy, że jest to przedsięwzięcie trafione, to znaczy, że doskonale wpisało się w krajobraz naszego powiatu ostrowskiego. Ja bardzo się cieszę, że i powiem nawet, że jestem z tego bardzo dumny, że szkole, która jest prowadzona przez powiat ostrowski, udało się zrobić imprezę, która tyle lat przetrwała i ma tak wielu zwiedzających. Tak i to jest to moment i miejsce, gdzie można spotkać się, dokonać zakupu, wymienić doświadczenia, ale to jest również, co bardzo istotne jest dla tej szkoły, to również jest forma promocji szkoły w Przygódzicach. Jest to szkoła bardzo dobrze wyposażona i szkoła, która ciągle szuka, żeby zagospodarować to, co na naszym, na terenie tym, na tej mapie edukacyjnej powiatu ostrowskiego nie jest jeszcze zagospodarowane. Myślę, że właśnie powołaniem nowej specjalności, nowego kierunku, między innymi technik weterynarii, to jest właśnie też kolejna oferta, która będzie ciekawą ofertą dla młodych ludzi. Jeśli chodzi o wystawy, to w tym roku, zresztą nawet co roku, około 150 wystawców się pojawi. Na ten moment jeszcze zgłoszenia przyjmujemy. W tym roku wyjątkowa niespodzianka. Od godziny 10.15 będzie ciut inny koncert, ale myślę, że nie będę może teraz opowiadał o szczegółach. Zapraszam serdecznie, 10.15 przed oficjalnym otwarciem. O 11.00 otwieramy. Potem będziemy chcieli też zaprezentować pewne związane z naszą szkołą wydarzenia i potem będzie chwila na uroczyste podsumowanie 20 edycji. Będzie tort, na który też już Państwa serdecznie zapraszam. Około 150 wystawców. Co roku ta liczba jest podobna. Oczywiście w większości wystawcy to są firmy ogrodnicze, no, w związku z tym, że profil targów jest taki, a nie inny, czyli są to targi rolno-ogrodnicze i warto o tym wspomnieć, że wszystkie środki, które pozyskujemy z targów, one idą właśnie na różnego rodzaju stypendia, pomoc dla uczniów, więc to jest ten zasadniczy cel, który sobie stawiamy w momencie, kiedy organizujemy.